patrzcie, co on wymyślił. Idziemy, idziemy. Zaraz wam pokażę, co pan MRF wymyślił. Po coś mi tu wykopał dziurę. Zostaw to. Mam problem ze szkodnikami. Robiłem sobie przy lanosie. Niestety miałem poprzegryzane troszeczkę kable zapłonowe i przewody gumowe. Mianowicie u mnie problem jest ze szczurami. Siedzą pod stajnią. Nie ma jak ich tą wykurzyć. Patrzcie, co on wymyślił. Mój kład, jak wiecie, kopci na niebiesko, bierze olej. Więc no nie zatkałem wszystkich dziur, żeby czasem jacyś tam ochrona środowiska się do mnie dopieprzyła. Będą mogły sobie stąd uciec te szczury, ale od tyłu tam stajnie, niech uciekają tam do het-het. Patrzcie na to. Kład mi kopci na niebiesko, więc... Wynocha mi spod stajni. Wszystkich dziur mi tutaj napierdziela. O, pies, co tam widzisz? Zostaw, nie ruszaj. Trzeba je stąd wykurzyć, bo pierwsze co jest tutaj już pod stajni. Ten dym raczej tutaj będzie się utrzymał dość długo, bo potem zasypię te dziury. Tak, żeby ten dym tam siedział jak najdłużej, to wtedy już tam więcej mi nie wejdą. Następne co? Zajmiemy się tym. Wykopałem tutaj psowi pod budą i wpierdzielają mu jedzenie. No, to jest zgryzione całe, ale to przez psa. I pies co chwilę głodny chodzi. Nie ma co jeść. Dobra, zostawię to tak na 15-20 minut. Kład się raczej mi nie przegrzeje. Ma dobre użebrowanie, więc przegrza się raczej nie przegrzeje. Niech se chodzi. No i pali mniej niż nie jeden chiński kład, więc raczej z tym problemu nie będzie. Pies już czatuje. Co ściemniać? Zobaczymy, czy w ogóle coś to pomoże. Dobra, ja na razie kończę. Dobra. Po tygodniu, jak tam z szczurami, pokażę wam. Mianowicie tak jest. Tu się trochę dziura zapadła, ale nie wykopały. Nie jest wykopane, tylko po prostu się zapadła. Dziura. Żadnych nowych dziur nie ma. Pies też ma spokój, głodny nie chodzi. Chociaż jeszcze mi tam siedzą w tym pod spodem, pod tymi pustakami, ale to będę musiał kiedy przewalić. Tak samo tutaj, nie ma w ogóle dziur, nic świeżego, niewykopane. Tym się nie segurujcie, bo tutaj pod spodem podsypywałem, sprawdzałem, tutaj nie ma nic. Nie siedzą pod tym. I tutaj jak były dziury wcześniej, też nie ma nic. U psa tak samo. Nie ma nic świeżego. To się tylko dziury pozapadały, bo to woda lała, więc pozapadały się dziury, ale nie ma nic świeżego wykopanego. Na to wychodzi, że pomogło. Polecam sposób gazowania szczurów. Najlepiej do tego jakiegoś kopcącego diesla, jakby był. Jak ktoś ma jakiegoś kopcącego diesla, to do takich spraw jest najlepszy. No i pies ma spokój, nie ma szczurów już. Chociaż jeszcze łażą tu od sąsiada, tam ze stodoły, zaraz są stodoła obok, ze stodoły tu jeszcze podchodzą, ale to nie jest już to, co było wcześniej. Nie jest to, co było wcześniej. Dobra, no, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się sposób spodobał.
polecam. Naprawdę na różne kłapki, jakieś trutki, nietrutki, tyle my pieniędzy wydali. I dalej te szczury były, po prostu sobie pojadły tą trutką. Chociaż tam 2-3 zdechły, a tak to chyba u nas były odporne na tą trutkę. Trutka schodziła masowo, po prostu dokarmialiśmy szczury trutką. No, tyle. Ja i lecę, bo zaczyna padać. Kręcę, idę kręcić następny odcineczek dla was. Cóż, no. Jakie wy macie sposoby na szczury, możecie napisać na dole w komentarzu. Chętnie je zobaczę, przejrzę. Bo może jeszcze jakieś fajne, żeby takie niedobitki tam na przykład, gdzie nie dam rady ich zagazować, żeby je wyłapać wszystkie. Wybić to. Po prostu, no tyle, no. Nie ma co tu komentować, nie? Nie jeden na wsi się boryka właśnie z tym problemem. No, u mnie niestety nie było szczurów, u sąsiada się tam narobiło troszeczkę w stodole. Potem przyszły pod budę psa, troszeczkę zbagatelizowałem ten problem. Poszły mi tam potem do... poszły nam potem do tych pustaków. No i narobiło się tego tyle tego, że nawet w dzień latały i się nie bały po prostu. Po prostu przy świetle dnia latały po prostu i się nie bały. No i trzeba było coś z tym zrobić, bo pies najbardziej na tym cierpiał. No i kury tak samo, bo no teraz nie, bo nie znoszą jajek, ale jak znoszą jajka, to tak samo ginęły te jajka, albo jak były pisklaki, to tak samo potrafiły szczury pisklaki podkradać, nie? Jednego dnia były 4, następnego już tylko 1 na przykład, nie? A potem w ogóle. No więc jak nie miały co jeść, to kurczęta małe tak samo niestety ginęły. No, jakby się dało, to bym wiatrówkę odpalił i wyszczelał to wszystko, no ale niestety no, nie można tego robić, to jest nielegalne. Jest to niestety kłusownictwo, podchodzi pod kłusownictwo i trzeba mieć na to papiery. No i wiatrówką niestety nic nie zdziałacie, więc nie polecam, jakby czasami jeszcze mieliście jakiegoś wrednego sąsiada, który by was podpierdzielił, więc uważajcie na siebie. Ja lecę kręcić dla was następny odcineczek, więc do następnego. Trzymajcie się. Hej!